Na program zaprasza Metal Plast Gorzów, producent akcesoriów budowlanych i meblowych. 35 tysięcy produktów w konkurencyjnych cenach. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych z CBD micelarnym. I można powiedzieć, że ci ludzie mediów
Mają większy wpływ, co nawet możemy dostrzec chociażby w takich przykładach jak szczyt milenijny w 2000 roku, który odbył się w Nowym Jorku. Tam przybyły właściwie wszystkie delegacje ze wszystkich krajów świata. Byli prezydenci, premierzy, głowy koronowane i każdy dostał 5 minut maksimum, żeby skierować pewne przesłanie do świata. 5 minut miał Bill Clinton, 5 minut miał Władimir Putin, 5 minut miał Aleksander Kwaśniewski i tylko jeden człowiek miał pół godziny. Pół godziny miał przed sobą wszystkich przywódców świata i to był Ted Turner, szef telewizji CNN. Więc takie obrazy ilustruje to znaczenie dzisiaj kultury w świecie. I jaki jest związek między wojną duchową, a wojną w kulturze, wojną kulturową? Otóż taki, że kultura jest przejawem ludzkiego ducha, że człowiek najpełniej wyraża swoją duchowość, swojego ducha właśnie przez wytwory kultury. Jan Paweł II to podkreślał szczególnie podczas swojego przemówienia w UNESCO, w siedzibie UNESCO, kiedy mówił, że jest synem narodu, który przetrwał całe dziesięciolecia niewoli jedynie dzięki kulturze. I kultura była tym, co pomogło przetrwać przez tyle lat naszemu narodowi. Zresztą, co ciekawe, sam Jan Paweł II jest też przykładem tego, ponieważ w czasie II wojny światowej, kiedy zamknięto wszystkie ośrodki kultury, Niemcy zamknęli biblioteki, uniwersytety, szkoły średnie, muzea, to wtedy Jan Paweł II, tak młody Karol Wojtyła, razem z innymi rówieśnikami, osobami starszymi, spotykali się na konspiracyjnych przedstawieniach teatralnych w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotarczyka i za to groziła wtedy kara śmierci. Więc okazuje się, że ten udział w kulturze, pragnienie uczestniczenia w kulturze było silniejsze niż strach przed śmiercią. Bo za to rzeczywiście groziła kara, więc egzekwowali te kary bardzo surowo. Więc widzimy tą potęgę tej władzy kulturowej, która jest przejawem tej wojny duchowej i można tutaj się odnieść do takiego też archetypicznego obrazu, takiego pierwowzoru wojny duchowej. Jest to bitwa między Archaniołem Michałem a Lucyferem i często ona jest przedstawiona w takiej formie militarnej. Archanioł Michał ma miecz, depcze głowę szatana, ale czy to rzeczywiście tak wyglądało? Czy to była wojna militarna? Jeżeli mamy do czynienia z czystymi duchami, czyli z bytami, istotami pozbawionymi materii, to jak mogła wyglądać bitwa duchowa? Otóż była to bitwa na myśli i na wolę. Więc zetknęły się sobą myśl z myślą, wola z wolą. I ta wojna duchowa, która dzisiaj trwa w świecie, też toczy się o nasze myśli, o nasz rozum i o naszą wolę. Ponieważ od tego, jak myślimy i w jakim kierunku podąża nasza wola, tam też idą nasze czyny. I zauważmy, jak zmienia się wokół nas świat zupełnie niepostrzeżenie, że kiedyś pewne zjawiska były uważane za nienormalne, za dewiacje, za zboczenie. Dzisiaj są uznawane za coś zupełnie naturalnego. Są uznawane za pewną normę społeczną, kulturową, normę prawną. Zauważmy, że pewne sceny w telewizji kiedyś były możliwe tylko po 22, oznaczone jakimś takim czerwonym, ostrzegawczym trójkącikiem, a dzisiaj te same sceny można zobaczyć o godzinie 19 i nie są oznaczone żadnym ostrzeżeniem. I można się zapytać, kiedy to się stało?
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć, jaki był moment, od którego się ta zmiana zaczęła? Że do pewnego momentu było tak, a potem inaczej. I nikt z nas nie jest w stanie wskazać tego momentu, dlatego że to jest bardzo płynne. Dlaczego? Dlatego, że uczestniczymy w pewnym procesie kulturowym. Jesteśmy zanurzeni w nim i nie mamy również perspektywy. I był w XX wieku taki wybitny znawca komunikowania masowego, świata mediów, nazywał się Marshall McLuhan. I on pytał swoich studentów, czy wiecie, jak się dzisiaj łowi dusze ludzkie? Czy dusze ludzkie łowi się wędką, czy siecią? No oni nie potrafili mu odpowiedzieć, więc oni mówi, słuchajcie, dzisiaj nie łowi się ani wędką, ani siecią, bo wędką łowiono dusze ludzkie w czasach apostolskich, kiedy apostołowie chodzili ze wsi do wsi, z miasta do miasta, przekaz był głoszony ustnie. Siecią zaczęto zagarniać od czasów Gutenberga, kiedy powstał wynalazek druku, kiedy pojawiły się broszury, ulotki, gazety, książki, wtedy było zagarnianie siecią. A dzisiaj łowi się dusze ludzkie ani siecią, ani wędką, tylko się wymienia wodę. Wymienia się środowisko naturalne człowieka. I to przypomina proces gotowania żaby, że jak żabę wrzucimy do wrzątku, to ona poczuje, że jest gorąca temperatura, będzie chciała wyskoczyć, ale kiedy żabę włożymy do garnka i będziemy stopniowo podgrzewać temperaturę, to ona nawet nie poczuje, ponieważ nie wychwyci tych różnic temperatur i się ugotuje. I można powiedzieć, że takimi żabami jesteśmy my dzisiaj wszyscy zanurzeni właśnie w tym świecie wirtualnym, w tej rzeczywistości informacyjnej, z której czerpiemy swoją wiedzę o świecie. Bo gdybyśmy chcieli zapytać większość ludzi, skąd czerpią swoją wiedzę o świecie, skąd wiedzą, jak wygląda statek kosmiczny, skąd wiedzą, jak wygląda jakiś polityk, większość ludzi nie widziała ich na własne oczy. Większość ludzi wie o tym, ponieważ takie informacje mają dostarczane przez media. A media nie tylko informują, ale także kształtują właśnie tą całą sferę kulturową, czyli poglądy, budowania, opinie, obyczaje, mody i tak dalej. I można zapytać się, czy te zmiany, które teraz obserwujemy w kulturze, w świecie wokół nas, na przykład sekularyzacja, dechrystianizacja, czy to są jakieś zmiany obiektywne, naturalne, że po prostu tak już musi być, świat podąża w tym kierunku, bo tak często słyszymy, że no, tak już musi być. Ludzie dojrzewają, porzucają pewne zabobony, jest to pewien nieuchronny proces, nic na to nie poradzimy. Ale to nie jest tak, dlatego że Jan Paweł II zaraz po tym, jak mówi o tym boju o duszę świata, to precyzuje konkretnie, między kim a kim toczy się ten bój o duszę świata. I on tam mówi, że on toczy się między siłami Ewangelii, ewangelizacji i siłami antyewangelizacji. I pisze, że te siły antyewangelizacji mają swój plan, mają swoje potężne środki i mają determinację, z którą konsekwentnie chcą wcielać swoje projekty w życie. Więc ja po prostu przedstawię taką wizję, że nie mamy do czynienia z jakimiś nieubłaganymi procesami dziejowymi, jakimiś koniecznościami historycznymi, że już jesteśmy skazani, że musi być tak, a nie inaczej. Tylko on pisze, że mamy do czynienia ze ścieraniem się dwóch sił duchowych. I moglibyśmy zapytać, a jakie ma to przełożenie na to, co widzimy wokół nas? Na tę wojnę kulturową.
czy rzeczywiście jest tak, że mamy tu do czynienia z jakimiś siłami. I tutaj trzeba by się było cofnąć ponad 100 lat, żeby zrozumieć rodzaj tego procesu kulturowego, w jakim też uczestniczymy, do początków I wojny światowej. Mianowicie, kiedy wybucha I wojna światowa, komuniści, ruch komunistyczny liczy, że robotnicy z różnych krajów, którzy dostaną broń do ręki, ponieważ są zmobilizowani do armii na front, obrócą tą broń przeciwko kapitalistom, przeciwko burżuazji i wywołają rewolucję. Ale okazało się, że ci robotnicy wcale nie chcieli wywoływać jakiejś rewolucji, wcale nie chcieli zaprowadzać komunizmu, tylko walczyli w szeregach tych swoich armii narodowych. Mało tego, polscy robotnicy nie witali entuzjastycznie Armii Czerwonej, która przychodziła ze wschodu, nie chcieli wywoływać rewolucji, tylko przeciwko tej Armii Czerwonej wystąpili i chcieli bronić swojej burżuazyjnej, pańskiej, kapitalistycznej ojczyzny. I wtedy powstało w tym obozie komunistycznym pytanie, dlaczego tak się dzieje. I padła odpowiedź, bo ci robotnicy mają fałszywą świadomość. A dlaczego mają fałszywą świadomość? Ponieważ ich dusze są zatrute jakimiś miazmatami chrześcijaństwa. I pewną tutaj receptę, co robić dalej, wskazał założyciel i pierwszy przewodniczący włoskiej partii komunistycznej, Antonio Gramsci, który miał zupełnie inny plan niż Lenin. Lenin miał taki plan, że zdobywamy władzę i siłą, przymusem, terrorem, propagandą narzucamy system komunistyczny. A Gramsci mówił, że to się może udać tylko w Rosji, gdzieś na wschodzie, bo tam państwo jest wszystkim, władza jest wszystkim. Jak się obejmie władzę, to można zrobić z ludem wszystko. Ale na zachodzie tego się nie da zrobić. Dlatego, że na zachodzie władza, czyli car, chan, pierwszy sekretarz nie jest wszechmocny. Na zachodzie istnieje coś, co się dzisiaj nazywa społeczeństwem obywatelskim, czyli cała sieć różnych organizacji, bractw, fundacji, różnych organizacji pozarządowych, która pośredniczy między obywatelem a władzą. W związku z tym przejęcie władzy nie daje efektów. I Gramsci zaproponował plan odwrotny od niż Lenin, bo Lenin mówił, że najpierw trzeba zdobyć bazę, a potem nadbudowę, a Gramsci może odwrotnie. Najpierw nadbudowę, a potem bazę. Czyli najpierw trzeba zorganizować długi marsz przez instytucje i przejmować instytucje kultury. Uniwersytety, teatry, redakcje, kino i tak dalej, i tak dalej. Nasycać przekaz kulturowy pierwiastkami marksistowskimi, tak aby one były przyjmowane jako coś oczywistego, naturalnego i w pewnym momencie ludzie sami, nie zdając sobie sprawy z tego, przejmą ten światopogląd marksistowski jako swój własny i nawet nie będą mieli świadomości tego, będą przekonani, że tak musi być. Taka jest obiektywna rzeczywistość. Czyli przypomina to ten proces gotowania żaby, o którym mówiłem. I to ten program został bardzo dokładnie sformułowany w okresie międzywojennym przez Antonio Gramsciego. Później był wcielany w życie. Ten długi marsz przez instytucje i to, w jakim punkcie się dzisiaj znajdujemy, jako świat zachodni, cywilizacja zachodnia, jest między innymi rezultatem właśnie tej strategii. Więc obserwujemy to, co się nazywa wojną kulturową, kiedy uznaje się, że kultura jest pewną strefą, w której prowadzimy wojnę. Wojnę o ludzkie dusze. I mogę
mogliśmy dokładnie przeanalizować różne fronty tej wojny kulturowej. Ja może powiem o dwóch czy trzech w tej chwili. Na przykład wojna o język. Już Konfucjusz, chiński mędrzec, kilka wieków przed Chrystusem mówił, że jeżeli chcemy zmienić świat, to najpierw musimy zmienić język. Dlatego, że jak mówimy, tak myślimy, a jak myślimy, tak postępujemy. Dlatego nie jest obojętne, jakim językiem się posługujemy, jakich słów używamy. I pierwszy z brzegu przykład aborcja. Zauważmy, że w mediach zazwyczaj nie mówi się, że mamy do czynienia z zabiciem dziecka nienarodzonego, z unicestwieniem istoty ludzkiej. Mówi się przerwanie ciąży, mówi się indukcja cyklu miesiączkowego, a w oficjalnych dokumentach ONZ aborcja jest nazywana powrotem do zdrowia reprodukcyjnego. Tak samo nie mówi się o dziecku poczętym czy nienarodzonym, tylko mówi się zlepek komórek, płód, zygota, embrion, czyli określa się człowieka bezosobowo, dehumanizuje się go, odczłowiecza się go. Więc jeżeli odpowiednio długo używamy słownictwa odczłowieczającego, to zaczynamy tego kogoś traktować nie jak człowieka, ale ten przedmiot. Jeżeli zaczynamy go tak nazywać, zaczynamy tak o nim myśleć, zaczynamy go tak traktować. Więc następuje pewien proces odwrażliwienia, pewien proces zawojętnienia, który później można owocować też procesem akceptacji na zło. A zaczyna się właśnie od tego, że zmieniamy język. Albo jest słowo tolerancja. Pochodzi od łacińskiego tolere, czyli cierpieć coś, znosić coś. Toleruję ciebie, chociaż się z tobą nie zgadzam, ale jestem w stanie znosić twoje poglądy i jestem w stanie ścierpieć. A to dzisiaj okazuje się, że w najnowszych słownikach zmieniło się znaczenie słowa tolerancja i można przeczytać, że tolerancja jest to życzliwa otwartość i akceptacja. Czyli zupełnie coś innego, z czym mieliśmy do czynienia kiedyś. Więc to jest jeden z takich sposobów, kiedy widzimy tą zmianę w kulturze poprzez zmianę słowa. Inną taką metodą jest odwoływanie się do tak zwanych anonimowych autorytetów. I po raz pierwszy to określenie, anonimowe autorytety, padło w takiej głośnej książce Ucieczka od wolności Erika Fromma, napisanej w 1941 roku. I Fromm pisał, że dzisiaj wmawia się ludziom, żeby odrzucili tradycyjne autorytety, takie jak autorytet szkoły, rodziny, kościoła i w zamian podejmowali swoje decyzje samodzielnie, w sposób wolny i niezależny. I Fromm pisze, że jest to iluzja, jest to złudzenie, dlatego że nikt sam dla siebie nie jest autorytetem we wszystkich dziedzinach. I zawsze w jakiejś dziedzinie potrzebujemy jakiegoś drogowskazu, jakiegoś punktu widzenia, jakiegoś punktu odniesienia. I kiedy odrzucamy tradycyjny autorytet, to wcale nie stajemy się wolni i niezależni, tylko wpadamy pod wpływ anonimowego autorytetu, który nam pewne rozwiązania podsuwa, a niekiedy narzuca. I Fromm podaje kilka przykładów tych anonimowych autorytetów, na przykład autorytet nauki, reklamy, ale także autorytet opinii publicznej, czyli zdania większości. Jak działa ten autorytet? Bardzo ciekawie opisał to tak inny psycholog społeczny, Salomon Asch, też w latach 40. Otóż on w Stanach Zjednoczonych zrobił taki eksperyment wśród studentów. Mianowicie wprowadzano do sali 9 studentów o
8 było wtajemniczonych w eksperyment, o co w tym chodzi, 9 nie. No i pokazywano im dwa odcinki na ścianie, jeden krótszy, drugi dłuższy. No i tych 8 wtajemniczonych mówiło, że długi jest krótki, krótki jest długi. No i tak mówił pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Przychodziła kolejna 9 i ten miał poważny problem, bo wszyscy widzą co innego niż myślono i co robić. I okazało się, że 31% studentów stwierdziło, że długi jest krótki, krótki jest długi. I nie trzeba było wiele czasu, nie trzeba było nie wiadomo jakich środków. Wystarczyło 10 minut, żeby przerobić człowieka tak, żeby twierdził, że czarne jest białe, białe jest czarne. 10 minut. Dlatego, że tak działa właśnie ten anonimowy autorytet w opinii większości, bo człowiek boi się ośmieszyć, boi się być samotny. Zawsze chciałby być w pewnej grupie, we wspólnocie. Jeżeli się odpowiednio kierunkuje tą wspólnotę, to on pójdzie razem z nim. I ten autorytet bardzo często jest wykorzystywany w badaniach opinii publicznej, które bardzo często nie służą temu, żeby badać tę opinię, tylko żeby ją formować. A wszystko bardzo często zależy tylko od sposobu, w jaki zada się pytanie. Na przykład 90% ludzi uważa, że to jest dobre, a pan? No tak, no jeżeli 90% uważa, że to jest dobre, to ja nie mogę być dobrze. No oczywiście, to jest dobre. I w ten sposób właśnie bardzo często za pomocą odpowiednio sformułowanych pytań uzyskuje się pożądany efekt. I później czasami dziwimy się, że niektóre sondaże tak rażąco odbiegają od rzeczywistości, a właśnie to jest wynikiem tego typu podejścia. I tak patrzę tutaj na zegarek, że za 5 minut powinniśmy kończyć. Ja tutaj maluję pewien obraz sytuacji, z jaką mamy do czynienia, a w tej drugiej części, która będzie tam w pobliżu plebanii, to chciałbym powiedzieć, co w tej sytuacji ma robić chrześcijanin. Bo widzimy rzeczywiście, że toczy się wojna w kulturze, w którą są zaangażowane wielkie instytucje, wielkie środki. Jest pytanie, ale co w tym wypadku ma zrobić świadomy chrześcijanin? W którą stronę ma pójść? Jak ma postępować? Jan Paweł II bardzo często wzywał do budowania cywilizacji miłości. Jak się prześledzi tego wystąpienia, to on tego wezwania wcale nie kierował do polityków. No bo wyobraźmy sobie, zmieniają się politycy, stwierdzą, no dobrze, budujemy cywilizację miłości, podpiszemy dokument w tej sprawie. No ale no i ten dokument wejdzie w życie, ta cywilizacja miłości powstanie, dlatego że iluś premierów i prezydentów podpisze taki dokument. No myślę, że pani jest z wątpliwości, że nie. Natomiast on to wezwanie kierował często podczas takich ogólnych mszy czy audiencji do zwykłych, przeciętnych wiernych. I taki zwykły, przeciętny wierny może poczuć się taki onieśmielony, nawet niekiedy sparaliżowany, no jak to ja, pojedynczy człowiek, mam budować cywilizację, coś, co mnie kilka razy przekracza, a jednak Jan Paweł II właśnie kierował to wezwanie do pojedynczych osób. I kiedy zobaczymy, jakie były początki chrześcijaństwa, to tam też były pojedyncze osoby. Zaczęło się od 12, później było kilkudziesięciu. Byli zwykłymi rybakami, nie byli jakimiś intelektualistami. Naprzeciw siebie mieli całą wielką, największą cywilizację antycznego świata. A jednak okazało się, że z czasem od tej grupki ludzi wzięła początek cała cywilizacja. I myślę, że tak to dziś, kiedy znajdujemy się w dosyć zbliżonej sytuacji kulturowej,
kulturowej, cywilizacyjnej, kiedy świadomych chrześcijan jest coraz mniej, kiedy mają naprzeciw siebie tą cywilizację, która często jest pogańska czy postchrześcijańska, zwłaszcza w świecie zachodnim. Więc warto jest sięgać do tego doświadczenia pierwszych chrześcijan, oczywiście w pewnej formie zmodyfikowanej, dostosowanej do czasów współczesnych, ale o tym więcej już Państwu powiem w drugiej części tego mojego wystąpienia, które już odbędzie się później przy plebanii. Także bardzo dziękuję Bóg za to. Na program zaprasza Metal Plast Gorzów, producent akcesoriów budowlanych i meblowych. 35 tysięcy produktów w konkurencyjnych cenach.